back the clock to the days of old. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. As it stood like a quiet dream, the shadows of that time are cast beneath the streetlight beam. As the world moves on, time sings a song. Don't cry, don't cry. As the days move, poranku można powiedzieć. No dla co po niektórych to jest poranek, bo mamy godzinę 8:30. Ja już poodwoziłam dzieciaczki moje kochane. Antosiek, tak jak słyszycie, inhaluje się. Zrobiłam sobie herbatkę w tym moim dyniowym kubeczku. Ten kubeczek jest z Home & View. Kosztował 15 zł, ale oczywiście będzie w takim moim niedużym holu zakupowym, więc jeszcze raz go na pewno zobaczycie w holu za kupowym. Przychodzę do Was w sumie tutaj się przywitać, bo dzisiaj nie było przywitania o poranku na tarasie z kawusią. Po pierwsze to spieszyłam się, bo Mateusza chciałam, no musiałam wywieźć, bo Mateusz dzisiaj pojechał na ten swój obóz. No i powiem Wam, takie trochę obawy mam, to znaczy no mam nadal, bo jeszcze nie dostałam SMS-a, że dotarli na miejsce cali i zdrowi, ale no bo pamiętacie, w tamtym roku też jechał na wycieczkę i stało się tak, jak się stało. Więc mam nadzieję, że dojadą cali i zdrowi. No i tak wiecie, nosi mnie i to już od piątku. No bo w piątek zaczęliśmy właśnie przygotowania do tego wyjazdu i tak mnie nosi. Nosi mnie, bo się martwię, o tak Wam powiem. No normalnie martwię się, tak jak matka o swoje dzieci się martwi. I, no i ja tak po prostu mam, bo w tamtym roku zdarzył się ten wypadek, który się zdarzył. Jeszcze powiem Wam szczerze, nie wyjaśniła się sprawa, także sprawa nadal jest w toku. Ja już później nie poruszałam tego tematu wypadkowego na kanale, no bo w sumie to nie ma też i co poruszać, ale jeszcze się nic nie wyjaśniło, także nie wiemy, kto zawinił, a sprawa jest przesuwana, to tyle mogę Wam powiedzieć. Z miesiąca na miesiąc, także no jeszcze nie odbyła się ta sprawa, a już rok czasu praktycznie mija, odkąd był wypadek, bo nie wiem, powiem Wam już tego wszystkiego, czy on był na koniec września, czy na koniec października. No ale miejmy nadzieję, że w tym roku dojadą cali i zdrowi, więc no chyba tylko tyle. Ja idę ukończyć pisać komentarze, byłam już, nakarmiłam sobie kury, odwiozłam Julcię też tutaj do szkoły na zajęcia i teraz idę, tak jak Wam mówię, pisać komentarze dalej, bo jeszcze wszystkich nie napisałam z poprzedniego dnia, a chciałam tylko po prostu rozpocząć tego vlogusia i muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie wyglądają włosy właśnie po tym moim wczorajszym zabiegu. Nawet za bardzo się nie podkręciły po tutaj nocnym spaniu, także jestem zadowolona. Ja chyba powiem Wam szczerze, najbardziej lubię proste włosy, to znaczy no jakbym miała takie, jakie miałam zaraz po urodzeniu, czyli takie loczki kręcone, no to pewnie bym była zadowolona z tych loczków, ale najbardziej nie lubię, jak one się wywijają każde w inną stronę, bo mnie to najbardziej drażni. Więc dzisiaj wyglądają się tak i nawet powiem Wam szczerze, nie wyglądają, żeby tutaj miały się zamiar przetłuszczać, więc faktycznie może ta wcierka powoduje to, że włosy będą się rzadziej przetłuszczać i trzeba tutaj będzie ją stosować tak może właśnie co trzeci dzień, no bo codziennie to ja głowy nie myję, to nie będę na pewno tutaj specjalnie myć głowy po to, żeby tylko wcierkę zastosować, ale tak co trzeci dzień na pewno będę ją używać, więc to miałam jeszcze Wam powiedzieć. A, i jeszcze miałam Wam coś powiedzieć, bo w
tym vlogusiu, który dzisiaj oglądacie, bo już jest oczywiście na kanale, mam nadzieję, że ta inhalacja Wam nie przeszkadza i dobrze mnie tutaj słychać, był poruszony temat słówka prezentuję się. To nic, wiecie, nic, jakiegoś czepialstwo czy coś było po prostu. No moja siostra zapytała się mnie, bo wtedy Wam nie powiedziałam, dlaczego u mnie wszystko się prezentuje, a nie wygląda. I z początku no to po prostu stwierdziłam, że pewnie tak. Ja sobie tylko mówię, że się prezentuję, ale teraz zwróciłam uwagę, że większość osób nagrywających na YouTube właśnie mówi, że się prezentuje coś, a nie wygląda. Także pewnie no, pod wpływem innych kanałów, innych vlogów, ja też przeszłam na używanie słówka prezentuje się i dlatego u mnie bardzo często powtarza się to słówko prezentuje, a nie wygląda. To tak właśnie na marginesie, no bo wyjaśnię Wam już o co chodziło i przy okazji mojej siostrze też wyjaśniłam, no bo moja siostra to raczej oprócz mnie, to raczej tam nikogo nie ogląda. I no i zszokowana jest właśnie chyba tym, że u mnie jest cały czas, że się coś prezentuje, a nie wygląda. To tak na marginesie, a teraz już znikam, koniec paplurzenia, bo chcę jakoś ograniczyć to moje paplurzenie do 20 minut, tak jak to mają inne dziewczyny na swoich kanałach, bo ja paplurzę, paplurzę i paplurzę i w końcu wychodzi zawsze po 50 minut. Także herbatka w dłoń, zostawcie kciuka po sobie. Na samym początku Was o to proszę. Zaraz przyjdę w wydaniu takim ładniejszym i idę pisać. I oto ja w trochę lepszym wydaniu. Także już umalowałam się, uczesałam. Dzisiaj sobie tutaj spięłam. Muszę sobie kupić tak a propos jakieś czarne spinki, ale nie takie tradycyjne wsówki, tylko tutaj ukradłam Julci. To takie stare wsówki, jakieś spinki. I one najlepiej trzymają włosy, a muszę sobie kupić jakieś czarne, tak żeby nie były widoczne. No bo te to Julcia kiedyś używała, jak była mała dziewczynka, teraz ona żadnych spinek nie używa, ale znalazłam tam w jej, u niej w pokoju, w pojemniku, bo nadal to wszystko oczywiście jest trzymane, więc znalazłam, mam, bo nie chciałam takiej zwykłej wsówki, bo te wsówki zwykłe to się wyślizgują tylko z tych włosów. Także dzisiaj jestem taka, tak mam upięte włosy, może trochę lepiej. Powiem Wam, że chyba lepiej wyglądam, jak mam te włosy rozpuszczone, a nie związane w takiego tutaj kucyka, więc no, coś będę kombinować. Przebrałam się, bo wtedy, to widzieliście mnie, no to byłam w tej bluzce, w której wczoraj chodziłam, bo się na szybko tak ubrałam, żeby tylko, aby szybciej wywieźć Mateusza, żeby się przypadkiem nie spóźnił na ten wyjazd. Teraz już jestem spokojna, bo dojechali cali i zdrowi, więc jest wszystko ok, więc mogę już teraz, wiecie, zająć się tutaj jakąś swoją robotą, ale oczywiście najpierw śniadanie i oczywiście, co to jest? Pomidory z mozzarellą. Dzisiaj sponsorem dzisiejszego odcinka będzie słówko oczywiście. A do tego mam jeszcze kabanosy, więc będę zajadać i zaraz będę planować, co będę robić. Na pewno zrobię dzisiaj zupę pomidorową z tego rosołu wczorajszego. Może ta zupa pomidorowa będzie troszeczkę smaczniejsza niż ten mój rosół z indyka, bo tak jak Wam mówiłam dzień wcześniej, no to ten rosół z indyka średnio mi smakuje, więc przerobię na pomidorową. Resztę rosołu już zamroziłam, więc będę miała na jakieś tutaj takie wywary. Gotowy już rosół i na obiad to Ela mi, tak można powiedzieć, podpowiedziała, tylko że nie będę robić tak jak Ela robiła tam przed weekendem u siebie w domu obiadu, tylko zrobię podobny, ale tutaj Ela mi podsunęła pomysł i dzisiaj zamierzam ten pomysł wykorzystać. Mam nadzieję, że uda się i będzie smaczne oczywiście z wykorzystaniem czego? No dyni, no bo dynia nadal i wciąż jest na tapecie w tym domu, bo trochę jej wyrosło. Część pojechała wczoraj do Lublina, więc mam nadzieję, że tam też będą korzystać, będą coś robić z dyni, no a resztę będę chwilowo ja przerabiać u siebie. Jeszcze obiecałam też jednej osobie, także na pewno dotrzymam słowa i dynię też dostanie. No bo ja nie mam
takiej ilości potrzeby na przerobienie takiej ilości dyni, ale i tak jestem bardzo zadowolona, że ta dynia się udała. Teraz będę uzbierać nasiona na kolejny sezon. Oczywiście zostawię sobie i tą dużą tradycyjną i Hokkaido też sobie zostawię. No i te dynie też mi się bardzo podobają, chyba że znajdę coś w jakimś takim innym kolorze, niekoniecznie pomarańczowy, tylko żeby były właśnie na przykład białe, bo białe dynie też mi się bardzo podobają, także będę coś myśleć, dumać, no ale to wiecie, takie plany dopiero dalekosiężne, bo dopiero za rok może się tutaj ziszczą i sprawdzą. Także no chyba tylko tyle, śniadanko i do roboty. Dzisiaj chcę nagrać haul zakupowy jesienny, bo to już najwyższa pora właśnie tutaj nagrać ten haul zakupowy jesienny. Mam nadzieję, że z tego, co ja sobie zgromadziłam w domu, jeszcze coś będzie w sklepach. No bo to ja specjalnie nie dawałam tak wcześniej tego haulu, bo no nie czułam tego klimatu jesiennego. Dzisiaj go już poczułam i to tak bardzo dobrze go poczułam. Nie wiem, czy Wam o tym mówiłam w poprzednim klipie, ale dzisiaj było 4 stopnie, muszę Wam powiedzieć, rano i już czapajka poszła w ruch. Także proszę się nie zdziwić, jak będziecie mnie teraz już oglądać na dworze w czapajkach. Bo ja marznąć nie zamierzam, ja jestem człowiek ciepłolubny. Jak już widzę, że temperatura o poranku schodzi tak blisko zera, no to ja już będę chodzić w czapce. Ja wiem, co to są bóle głowy, wiem, co to są płonące zatoki i ja tutaj ryzykować nie będę. A teraz znikam z moim śniadaniem. Życzę Wam oczywiście smacznego, jeżeli coś jecie. No i ruszamy z tym życiem, z tym dniem do roboty. Nie ma co siedzieć, tylko trzeba coś działać. Wydaje mi się, że tutaj będzie nawet odpowiedni kadr. Tam jest to kwadracik z okna, no ale tutaj mam okno balkonowe jeszcze, więc mam nadzieję, że jakieś tam światło jest. Tu mam pudełeczko. Oczywiście wszystko nie jest z Sinsay, ale może będzie ładny tutaj, wiecie, miniaturka, bo z tym też są problemy czasami. Także wszystko ze sklepu Sinsay nie jest. Ja to już zbierałam od jakiegoś czasu, no a w końcu można powiedzieć, tak jak Wam wcześniej mówiłam, poczułam jesień, więc mogę lecieć z tematem jesiennym. Będzie tu w sumie 3 sklepy, bo będzie Home & You, Action i Sinsay. Pepka nic nie mam, nie, tylko te 3 sklepy, więc zaczniemy od Home & You. W Home & You zakupiłam prześliczne kubeczki, ja je już miałam wyhaczone w koszyku na stronie internetowej, ale oczywiście za każdym razem ktoś mi je wykupował. Najbardziej to mi zależało na tym, no ewentualnie ten taki, wiecie, z grzybami, bo teraz sezon grzybowy. Więc ten też mi się tak spodobał, w sumie ten to się bardziej Juci spodobał, a ten jest po prostu cudowny i te wszystkie dekoracje z dyniami w Home & You to po prostu jest bajecznie piękne są i bardzo mi się spodobały, no ale tak dużo dekoracji też nie potrzebuję w domu, no bo bez przesady, ileż można tego wszystkiego mieć i gromadzić, ale od czasu do czasu lubię jakiś taki nowy akcent wprowadzić, a ja kubków jesiennych nie miałam, poza właśnie tym jednym z dynią. No i plus te halloweenowe, ale te halloweenowe to dopiero tak w listopadzie będę tutaj używać i one kosztowały 14,99 dokładnie. Jeszcze był taki talerzyk, ale ten talerzyk oczywiście też był wykupiony. Taki na jakieś przekąski czy ciasteczka też ślicznie by wyglądało. Ale coś takiego myślę, że pięknie będzie się prezentował tutaj na jakichś przebitkach jesiennych, no w tym w Loktoberze. Dalej, w Action upolowałam takie dynie. Te dynie były w granicach od 3,99 do 5,99, coś takiego. Wzięłam w takich oto kolorach, bo tylko takie były. Chyba był jeszcze bordowy, ale to nie będę sobie zmyślać. I mamy tutaj taką brązową dynkę. Nie wiem, gdzie jeszcze ją postawię. Zobaczę, bo tych dyń też nie mam za dużo. Chyba, że tylko ze 2 takie białe i tylko tyle jest tych moich dekoracji jesiennych, więc taka jest za 2,99 czy 3,99 i takie 2 większe trochę i one, tak jak Wam mówię, one były chyba po 5,99.
Więc coś takiego. No i teraz jedziemy już w Sinsay. A do Sinsaya weszłam na stronę, bo Karolcia, Karolina G, no ale to nie jest ta Karolina z kanału, tylko inna. One mają dwa podobne niki. Jest Karolcia, co ma kanał, jest Karolcia o takim praktycznie samym niku, a teraz wypoczywa na urlopie we Włoszech, także Karolcia, serdecznie Cię pozdrawiam oczywiście. I to można powiedzieć, że za Twoją sprawką weszłam tam na tą stronę Sinsaya, bo pisałem, że zamówiłaś sobie poszewki i ja sobie też zamówiłam poszewki na poduszki. Poszewek nie mam, nie posiadałam tutaj, nożyczki sobie wezmę. Bo odcinałam sobie tutaj od poszewek te, jak to się nazywa, papierki powiedzmy, to wyleciało mi słowo z głowy, także odcięłam to i przychodzę już do Was tutaj. Na wieszaku to oczywiście prezentowały się. Tak, były jeszcze z samochodem. Ze samochodem były prześliczne, bo to był taki pick-up. Tak jak kojarzycie pewnie z bożonarodzeniowych, takiego czerwonego pick-upa i on ma na bagażniku, na przyczepie, nie wiem jak to tam u pick-upa, co jest z tyłu, ma choinkę, więc tutaj był taki pick-up w kolorze takim jak właśnie te dynie, taki chyba beżowy, ale no nie taki brąz, wiecie, że o taki brąz, tylko taki jaśniejszy beżowy i miał właśnie na tej przyczepce z tyłu, na tym bagażniku dynie. Pięknie to wyglądało, no ale przecież oczywiście no już były wykupione, jak ja poszłam tam do tego sklepu Sinsay na stronę internetową, bo te poszewki, Karolcia pochwaliła się właśnie, że ona zakupiła poszewki na stronie Sinsay i sobie pomyślałam, wejdę, zobaczę co jest. I jak już poszłam, no to tylko były właśnie te z dyniami i te z dyniami wzięłam sobie dwie jednakowe, one były w cenie 12,99 za sztukę, to jest 100% bawełna i to jest taki bardzo fajny, sztywny materiał, więc myślę, że posłuży nie tylko na jeden sezon, ale będzie wielosezonowo, żeby tak nie zmieniać już tych poszewek, bo ja owszem, jestem jesieniara, bardzo lubię jesień, ten klimat, tak jak już te światełka można sobie porozświecać i świecę wieczorem, ale no jakoś tak nigdy, powiem Wam szczerze, nie zwracałam uwagi na dekoracje. No bo wiadomo, jak się czasami tam nie ma czasu, no to się tego tak aż nie kupuje. Ale gdzieś teraz powiem Wam, że tak naszło mnie, to chyba nie wiem, może i faktycznie sprawa tych wszystkich YouTube'ów, Instagramów i tego wszystkiego, bo no odkąd zaczęłam właśnie, nie ukrywam, oglądać YouTube'a, to mam gdzieś taki szał na te wszystkie dekoracje. Bardziej się na to tak przyglądam. Szczególnie powiem Wam szczerze, odkąd mam Instagrama, bo tam właśnie dziewczyny robią te posty takie. Tu jesień, tu wrzosy, tu jakieś chryzantemy, tu dynia taka, tu kubek taki. No to wtedy właśnie człowiek już bardziej tak na to zwraca uwagę, jak widzi te wszystkie jesieniarskie posty na Instagramie. Także no nie będę przed Wami tego ukrywać, bo czego mam ukrywać. No i właśnie tak mnie naszło na jesienne tutaj spam teraz u siebie. I taka jest właśnie poszewka i te mam dwie. Te samochodem planowałam do sypialni, ale że nie mam, no to do sypialni tak stwierdziłam, że może pójdzie teraz ta jako tak jedyny taki akcent jesienny właśnie w sypialni, bo jakoś nie planuję szałowych dekoracji ani nic innego, no bo też nie lubię jak jest tam wszędzie wszystkiego nastawiane, ale tak po jednym jakimś akcencie, dlaczego by nie. Także to Wam polecam, one naprawdę są bardzo dobrze wykonane, z tym, że tutaj ta coś się komuś pomyliło i widzicie jaki krzywy szef, ale to nie będzie tego widać. Więc to dalej jeszcze w klimacie jesiennym, to mam tutaj do pełnego akcentu, i to planuję do kuchni, taką ramkę z właśnie z takim zdjęciem dyni. I tutaj jest napis Hello Pumpkin Season. I to kosztowało też jakoś w granicach. To teraz widziałam w Sinsayu, też i w sklepie, jak byłam teraz na weekendzie. I kosztowało to chyba 13 zł, coś takiego. Były dwie wielkości. Jedna była taka malutka,
I na malutką też miałam pomysł, ale nie mam jednej rzeczy, więc mój pomysł chwilowo no, nie doszedłby do skutku, więc wybrałam taką i ona tak planuje, że pójdzie na półeczkę do kuchni i tam jakąś jedną dynię postawię czy coś takiego i też będzie jakiś taki jesienny akcent dekoracyjny. I też to będzie na lata, a nie tylko na jeden sezon. Tutaj mam, dużo tego nie ma. Tutaj mam coś, ale nie związane z jesienią. To mi poleciła Madzia. Madzia T mi to poleciła, a to jest taka obrotowa taca. Stwierdziłam, że wezmę. Madzia mi nawet zdjęcie podesłała. Co ona tam trzymała, to już powiem Wam szczerze, nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu. I stwierdziłam, że jak już znalazłam w Sinseju tą tacę obrotową, wezmę ją, przetestuję, jak będzie się tutaj sprawdzać. Czy na jakieś przyprawy, czy na jakieś inne rzeczy. To kosztowało 14,99, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli znajdę, ale nie obiecuję oczywiście, bo może tak być, że nie znajdę tych rzeczy już na stronie internetowej, to znajdziecie w opisie filmiku. Ale Madzia powiedziała, że jej się bardzo sprawdza, więc wzięłam, zakupiłam i mam. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz jest największa, dlatego przyszło to wszystko właśnie w takim pudle. To było jeszcze z sezonu wyprzedażowego. Nie wiem, czy tyle właśnie jeszcze znajdziemy, chociaż wiem, że na stronie internetowej jeszcze sezon wyprzedażowy trwa i wzięłam sobie taką tacę. Ja na tą tacę już dawno polowałam. Ona była chyba 35 zł za nią dałam i to był najdroższy zakup z całego mojego zamówienia z Sinsay. I to miało iść na ławę do salonu. Ale no jak to przyszło w takim gabarycie, no to tak troszeczkę przy dużo mi się to wydaje. Bo ja tutaj widziałam jakieś orzeszki, jakąś świecę, jakąś dynię czy coś takiego. Można jakiś bukiecik i taką dekorację chciałam sobie zrobić właśnie na ławę. Ale co mi wyjdzie, to nie wiem, no bo to troszeczkę jest duże. A bardzo właśnie też mi się podobają takie dekoracje, bo je też widziałam oczywiście na zdjęciach na Instagramie. Także Instagram jest dobrze mieć, a z drugiej strony tak nie za bardzo jest dobrze mieć ten Instagram, no bo wtedy są różne inspiracje, są gdzie z czego ściągać. No i ten taki zakupoholizm, jak ja to nazywam, się pogłębia. No ale ta taca też myślę, że posłuży mi ładnych parę lat. I będzie w użyciu cały czas, a nie będzie leżała gdzieś tam w kuncie. Taka trochę powiem Wam tutaj z jednej strony, jakby była źle wykonana. Dlatego ja tak nie bardzo lubię zamawiać przez internet. Zwrócić teraz tego nie mogę, bo to już po terminie jest. I tak to właśnie jest. Ale wcześniej nie chciałam tego odpakowywać, no bo chciałam to zobaczyć. No przy Was już taką reakcję, nie? Nagrać, a nie obejrzeć, a później achy i echy piać przed Wami, że takie to piękne, nie? Także ja tego wcześniej tak dokładnie nie oglądałam, ale widzę teraz. No ale aż takiego tragicznego nie ma, tylko tutaj tak jakby było widać, że jest klej z tej strony. No i tyle tego mojego haulu zakupowego jesiennego. Mam nadzieję, że może czymś Was zainspirowałam. Kubki na pewno są nadal w sprzedaży w Home & You, bo one się pojawiają i znikają. Widzę, że cały czas uzupełniają tutaj swoje zapasy. O, tutaj macie cenkę, że 14,99. O, nawet i z tej strony możecie zobaczyć. Także oni cały czas uzupełniają jakby swoje zapasy i na pewno to jeszcze będzie dostępne, ale ja już chyba nie będę nic zamawiać, żadnych talerzyków, żadnych takich innych pierdółek, że tak to nazwę, bo już mi tego wszystkiego wystarczy. Pudełko sobie zostawię, bo będę miała gdzie to wszystko później zapakować. No i to dzięki właśnie Karolci, no bo jakby nie ona się pochwaliła, to raczej by poszewek jesiennych nie było. No bo w Pepco nie widziałam nic, żadnej poszewki takiej jesiennej, fajnej nie widziałam. W Home & You były owszem, no ale no to wiecie, w Home & You ceny są no jakby czasami z kosmosu. Mają tam piękne kubki też, no ale te kubki 30 zł i tylko no pić w nich przez październik, ewentualnie listopad, no to tak trochę średnio, nie? Więc wolałam takie te tańsze, bo tak ogólnie bardzo lubię sklep Home & You, no ale ja tam zaglądam, jeżeli można coś upolować taniej. Jeżeli taniej nie upoluję, no to tam
nie zaglądam, bo nie ukrywam, że jednak te ceny są troszeczkę wygórowane. A w sumie to samo znajdziemy też czy w Sinsay, czy w Pepco, bo też już te dwa sklepy bardzo poprawiły tutaj swój asortyment, poprawiły swoją jakość, więc naprawdę można coś fajnego i dużo taniej wyhaczyć w tych innych sklepach, a niekoniecznie w Home and You. A do Homely to jakoś tak powiem Wam nie po drodze. Nie wiem, dziś nie lubimy się chyba z tym sklepem. Dobra, znikam, bo będę gadać. Chciałam skrócić te moje filmiki, a gadam, a teraz trzeba iść robić obiadek. Tak jak Wam mówiłam, mam nową inspirację obiadową. Zupę już ugotowałam, pranie nastawiłam. Do kur chodzę cały czas, bo pilnuję moich tutaj ladacych dziewczyn pilnuję, żeby mi jajek nie zjadały. A teraz tak jak Wam mówię, znikam i idę gotować obiad. Przygotowałam sobie niezbędne składniki. Dynię już obrałam poza tutaj kamerą, bo no przecież nie będziemy co filmik obierać dyni, bo mnie zaraz tutaj zamordujecie, że w każdym filmiku dynię obieramy. Ale no teraz taki sezon właśnie dyniowy, więc ja nadal używam dyni i nadal wymyślam z nią potrawy. Więc dzisiaj będzie takie powiedzmy curry z indyka i dyni. Zobaczymy, co nam z tego wszystkiego wyjdzie. I zaczynam od pokrojenia indyka w taką kostkę niedużą i podsmażenia na oleju. Jakiś nóż tępy. Warzywa zrobią się takie półmiękkie, bo dynia już widzę, że jest miękka. O, widzicie? Rozpada się. Podleję oczywiście tutaj jeszcze troszeczkę wody, ale na takim momencie dosypię 250 g makaronu rurki. Tylko widzę, że woda jest niezbędnie potrzebna i będę dusić do miękkości makaronu. Takie danie robiłam podobne, to znaczy właśnie też jakoś tutaj chyba na wiosnę czy coś takiego, pamiętam. Najwyżej podlinkuję go Wam. O, tutaj, o, sorry, zapalucha. Więc go podlinkuję, bo wiem, że takie danie też robiłam. A Ela robiła takie danie podobne, tylko z mielonym mięsem. A ja nie miałam mielonego mięsa rozmrożonego i stwierdziłam, że mam, jak już mam indyka, to będzie z indykiem. Więc dolewam wody tak, żeby tutaj makaron się ugotował. Najwyżej przypraw też jeszcze dosypię, bo to z przyprawami żaden problem. A makaron musi wypić tą wodę, ale znowu nie tak dużo tej wody, bo ja chcę, żeby to był taki gęsta potrawa, żeby była, a nie rzadka. I teraz to przykryję z powrotem przykrywką. I będę od czasu do czasu zerkać,
na jakim etapie już jest makaron i czy można już wyłączać moją potrawę. I jeszcze tak myślę, że dodam słodkiej śmietanki, będzie taki inny może smak, bo powiem Wam szczerze, nie mam mleczka kokosowego. Powiem Wam, że ładnie to wygląda. Makaron się ugotował już. Julcia przyszła do domu i zapytała się, co tak pięknie pachnie, więc mam nadzieję, że będzie jej smakować. Dzisiaj, tak jak wiecie, po Mateusza nie jadę, bo Mateusza dzisiaj nie ma. I zaraz będziemy zajadać i próbować. Ciekawa jestem, czy zupa pomidorowa pójdzie, bo zupę pomidorową oczywiście też dolałam. O! Można było, wiecie co, zamiast wody to dolać rosołu, ale no już trudno, bo z tego rosołu zrobiłam zupę pomidorową, a inny rosół mam zamrożony. Ale jeszcze jednak mam tu trochę słodkiej śmietanki, bo opakowanie mam otworzone. Zostało się dosłownie tyle i tak sobie pomyślałam, że chyba jednak dodam tą słodką śmietankę. Tutaj będzie może taki inny, bardziej kremowy smak. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wszystko ze sobą się tutaj komponować. Bo tak jak Wam mówię, no nie mam tego mleczka kokosowego. Może z mleczkiem kokosowym byłoby lepsze, ale tutaj zagęści jeszcze pójdę płonać pietruszki. No bo oczywiście też mam zamrożoną, a na ogródku jeszcze rośnie, świeża. Także przyniosę, dodam nać pietruszki i będziemy zajadać. Zapraszamy na test. Oczywiście bez testu nie może się obyć. Julcia tutaj, tak jak widzicie, już zajada, a ja próbuję. Bo jest dobre. Dobre. Nie wyczuwam dyni. Dynia się rozgotowała. Zagęściła nasz sos, także jest idealny. Tylko odrobinę więcej soli bym dodała. A tak przyprawy są w porządku. Jeżeli chodzi o przyprawy, to dodałam paprykę słodką, paprykę ostrą, kurkumę, curry, czarny pieprz i tyle było z przypraw. No i wiadomo, sól. Także pysznościowy polecamy do przetestowania. Dyni nie czuć, bo dynia się rozgotowała i w sumie o to chodziło. Także życzymy oczywiście smacznego i ja teraz znikam pałaszować mój obiadek. Mamy już wieczorek i przychodzę się z Wami pożegnać. Długo tutaj już gadać nie będę, bo to już jest godzina 22 dochodzi. Ja właśnie skończyłam, można powiedzieć, prasowanie. To znaczy prasowanie to już skończyłam za 2 godziny temu. A teraz dokładniej skończyliśmy oglądać tam kilka odcinków rodzinki.pl, bo od jakiegoś czasu pojawiła się na YouTubie. No i moje dzieciaki włączyły, zaczęliśmy oglądać i no tak powiedzmy wpadliśmy w taką rutynę. Wiadomo, ta rodzinka.pl to kiedyś leciała na TVP2, ale no wtedy moje dzieciaczki to były takie małe, więc ich raczej to nie interesowało, a teraz właśnie no, wzięły się za oglądanie, więc stwierdziłam, że ja sobie siądę razem z nimi i trochę sobie tutaj też pochilluję. A tak, ogarnęłam prasowanie i w sumie to po południu tyle zrobiłam, także ogarnęłam to prasowanie, siadłam z Antośkiem do lekcji, bo wiadomo, trzeba mu teraz pomóc, żeby nadrobił wszystkie zaległości. Został mu jeden ten wziew, więc jutro weźmie jeszcze wziew i dopiero w środę pójdzie do szkoły. No ale trzeba właśnie tutaj trochę posiedzieć i mu pomóc, żeby nie był bardzo do tyłu, bo dzieci z klasy już są no, do przodu, można powiedzieć, a on jednak troszeczkę ma do nadrobienia w domu, bo prawie go nie było 2 tygodnie. Jutro minie 2 tygodnie, odkąd właśnie Antoś nie chodzi do szkoły. Nawet i panie nauczycielki pytały się dzisiaj Julci, kiedy Antoś wraca, więc tak myślę, że w środę już na pewno Antoś pójdzie. No bo raczej już powiem Wam, że nie słyszę, żeby tak kaszel go męczył, jednak te leki, teraz ta inhalacja pomogła, może bardziej pomogła ta inhalacja niż ten cały antybiotyk. No ale
Mam nadzieję, że jak teraz już przechorował, to już go nic tutaj nie dopadnie i cała jesień i cała zima będzie już u nas bez jakichś tutaj no chorób, gryp czy innych takich podobnych, prawda? No bo tego w sumie no to najbardziej się boimy w tym okresie jesienno-zimowym, ażeby jak najmniej chorować. Tak jak widzieliście, u nas dzisiaj rano było tylko 4 stopnie, więc było dość chłodno. Ja sobie to pranie oczywiście wywiesiłam na dwór i sprawdziłam temperaturę, to teraz wieczorem było 11 stopni. Niebo jest bezchmurne, świecą gwiazdy i księżyc. I tak bym powiedziała, no może przymrozku to jeszcze dzisiaj nie będzie, no ale wiadomo, że to już teraz trzeba się nastawić na to, że te przymrozki mogą się pojawić w każdej chwili. Chodzi mi o te przymrozki przygruntowe. Ale buraki mam wykopane, a to najgorzej właśnie, że jak buraki przymrozek złapie, to one robią się czarne. Ale to mam zrobione, więc tam już na warzywniku dużo nie zostało, bo tylko marchewka, pietruszka, zresztą widzieliście, nie będę tutaj się powtarzać. Więc w sumie to tyle, nic więcej takiego nie robiłam. No oczywiście wiadomo, że rozmawiałam z moim starszym synem, jak tam mu czas mija na tym obozie, także jest zadowolony. Mam nadzieję, że wróci też zadowolony i bardzo go nie zmęczył na tym takim obozie ala wojskowym. Także no i chyba w sumie to tyle. Nie będę tutaj teraz przedłużać, bo nie ukrywam, że też jestem trochę zmęczona, a naprawdę też chciałam skrócić troszeczkę te moje vlogusie, no bo sama jednak widzę, że 50 minut to może troszeczkę za długo w porównaniu tutaj z innymi dziewczynami, bo dziewczyny to tak mają no max 30, jak się tam im zdarzy, 40 raz na jakiś czas to jest góra, więc no ja też bym chciała tak dobić do tej cyferki magicznej, czyli ten 30 minut tak no max długo. I jeszcze Wam zapomniałam pokazać, bo mam jeszcze dwie rzeczy takie, no może nie typowo jesienne, ale takie dwie rzeczy, które kupiłam z myślą właśnie o takich jesiennych wieczorach, ale to pokażę Wam już w kolejnym dniu, no bo teraz już jest światło kiepskie, więc jak będę dekorować, to Wam pokażę o czym, co miałam na myśli i jak to wszystko widzę, ale to będziemy dekorować już w kolejnym vlogu, no bo tak chciałabym, żeby w każdym vlogu był jakiś taki nieduży akcent jesienny, żebyśmy właśnie tutaj wspólnie nastrajali się na tą jesień. Wiadomo, że jesień to jest, no dopiero można powiedzieć, że początek, bo będzie trwać cały październik, cały listopad, no i aż do grudnia. No tylko wiadomo, że w listopadzie już jest koniec i 1 grudnia już wpadamy we vlogmasy. Także no coś takiego i tak bym chciała właśnie codziennie jakiś nowy akcent jesienny tutaj na kanał wprowadzić. Na pewno będziemy piec, na pewno będziemy gotować, na pewno będziemy dekorować. No i zobaczymy, co tam będziemy jeszcze robić przez ten cały vlogtober. No a na dzisiaj będzie już raczej to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki vloguś, także proszę serdecznie o tego kciuka w górę. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia i do zobaczenia w kolejnym vlogusiu. Pa!